Witam wszystkich przyjaciół Harmonia Wody. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować grupę Connecting Consciousness, której założycielem jest Simon Parks i jest to łączenie świadomości. W naszej grupie międzynarodowej mamy 94 kraje członkowskie i około 5000 członków. I że tak powiem, łączymy się z świadomościami po to, aby pomóc tej planecie. I widzicie, to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ na świecie dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy. Między innymi wiele ludzi ma problemów takich spowodowanych, że jest wiele złych duchów, które by chciało człowiekowi przeszkodzić. I my łączymy swoje świadomości w jedną grupę duchową, która pomaga ludziom, którzy mają problemy. Różnej natury. Mogą to być jakieś demoniczne opętania, mogą to być jakieś problemy psychologiczne, mogą to być problemy zdrowotne. I my w naszej grupie pomagamy naszym członkom, przyjaciołom i innym ludziom na Ziemi, na planecie, z której mamy dostęp, po to, aby byli zdrowsi, aby byli wolni, aby byli szczęśliwi. I w tym momencie chciałem Was zaprosić na naszą stronę harmoniawody.info. I tam znajdziecie informacje na temat Simona Parksa, jak i mnie. Zajmujemy się po prostu duchowym leczeniem. Więc jeżeli chcecie ze mną, ja jestem reprezentantem w Polsce. To jest polskie ramię angielskiej grupy, która ma siedzibę w Lancashire. I w tym momencie ja będę Wam w stanie pomóc, jeżeli zadzwonicie do mnie na Skype'a albo skomentujecie ten film i macie jakiś problem, z którym chcecie, że tak powiem, do mnie przyjść, to będę Wam w stanie pomóc. I w tym momencie to może być cokolwiek, opętanie demoniczne albo jakieś inne złe moce. Damy sobie z tym radę, więc nie musicie się przejmować. I chciałem Wam opowiedzieć troszeczkę o tym, co się dzieje w naszym świecie, co się ostatnio stało z takich bardzo ciekawych rzeczy. Otóż ostatnio na całej planecie doszło do wypuszczenia siły orgonowej z wszystkich gór, jakie mamy na planecie. Widzicie, orgonit, to jest, znaczy nie orgonit, ale orgon, to jest siła życiowa chi, albo prana, inaczej to nazywają. I prana, znaczy siła życiowa orgonowa, jest dobra i zła, martwa albo żywa. Żywy orgon zastępuje martwy orgon, szczególnie w miejscowościach takich jak miasta. Nad miastem z różnych dziwnych przyczyn tworzą się jakieś zaburzenia energetyczne. To są różne rzeczy. To mogą być złe myśli, to mogą być złe, negatywne emocje, to mogą być jakieś nieszczęśliwe przypadki albo wypadki. I w tym wypadku, jeżeli my zmienimy swoje wibracje i podniesiemy je troszeczkę, można użyć do tego orgonitu, też pomaga, ale można używać tai chi, jogi i tak dalej, wtedy kumulujemy w sobie tą energię życiową i w tym momencie jest nam lepiej. Ale na planecie ostatnimi czasy ta energia życiowa, która się generuje w różnych skałach i zjawiskach fizycznych na naszej planecie, została wypuszczona z ukrytych miejsc, z ukrytych pokładów skalnych i zaczęła ruszać się dookoła Ziemi. I w tym momencie wszystkie góry, jakie mamy na planecie, wypuściły te siły i ruszyły tam, gdzie były najbardziej potrzebne. To były miasta, to były wsie, to były podziemne bazy, to były wszystkie ukryte programy kosmiczne, które są na tej planecie, które nie służą najwyższemu dobru ludzkości. I w tym wypadku musimy o tym mówić i musimy o tym mówić jasno, że siły zła są jeszcze na tej Ziemi i próbują przeszkodzić w ewolucji do piątego wymiaru. I w tym musimy się skupić na tym najbardziej. Więc to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie się stało na planecie. Te siły zostały wypuszczone i martwa energia została przerodzona w żywą. Także mamy bardzo dobre, że tak powiem, wsparcie ze strony energetycznej dla naszej planety.
Kolejnym punktem, który chciałbym omówić pokrótce, to jest przeorganizowanie sił kosmicznych na Księżycu. Widzicie, na Księżycu po ciemnej stronie jest bardzo wiele baz, które są bardzo, należą do bardzo różnych cywilizacji. Na pewno są tam reptylianie i ukrywają się na ciemnej stronie Księżyca, po ciemnej stronie. I w środku Księżyca są bazy, które nie służą najlepszemu dobru planety. I to jest, że tak powiem, zamieszczone w czwartym wymiarze po negatywnej stronie. I oni wysyłają do nas częstotliwości, które są szkodzące dla planety. I ostatnimi czasy te częstotliwości i te energie, które tam były zorganizowane, przegrupowały się i siły światła mogły zrobić swoje. Że tak powiem, doszło do przeorganizowania sił i jakby to nazwać. No, wiemy, że pozytywne siły mogły działać znacznie więcej dobrego w celu zabezpieczenia i Księżyca, i zabezpieczenia naszej Ziemi, po to, aby pomóc ludzkości. Nie możemy też zapominać o Marsie i programach kosmicznych, które są, że tak powiem, na naszych orbitach i w naszym Układzie Słonecznym. Wiecie, no jeżeli na Marsie mamy kolonie, które są tajnymi bazami, które się nazywają interkorporacyjnymi konglomeratami, to oni nie służą ludzkości i oni porywają ludzi dla swoich brudnych celów. Zamykają ich, że tak powiem, w koloniach i produkują dla nich jakieś różne rzeczy albo jakieś sprzęty wysoko zaawansowanej technologii, albo jakieś technologie, bronie albo innego tego typu rzeczy. I grupa Connecting Consciousness o tym mówi i łączymy się świadomością, aby się modlić albo medytować, jak chcecie, do źródła. Różnie się nazywa źródło. Jedni nazywają go Bogiem, ale modlimy się w każdym razie i medytujemy razem po to, aby zwiększyć ilość dobra na świecie. Także pamiętajcie, nie ma się czego bać. O czym chciałbym jeszcze wam powiedzieć? Ostatnio we wrześniu miała miejsce spotkanie grupy Connecting Consciousness, które się odbyło w Londynie. I Simon Parks wraz z żoną Becky byli tam, że tak powiem, gospodarzami u przyjaciół i to się odbyło w Londynie. Przybyło około 175 członków i zostały, że tak powiem, rozważone plany, jak wdrożyć plan na przyszły rozwój grupy i jak to wszystko zorganizować tak, żeby grupę wspierać, co dać członkom, co członkowie sami chcą widzieć. I chcemy to robić, ponieważ u nas liczy się najniższy członek. Więc jeżeli ty jesteś takim najmniejszą osobą, najzwykłym szarym szarakiem kowalskim, to w tym momencie ty jesteś dla nas najważniejszy, bo każdy człowiek się dla nas liczy. To, że ja jestem koordynatorem grupy na Polskę, tutaj w tym rejonie u mnie w Małopolsce, to nie znaczy to, że ja ciebie zostawię, bo jeżeli ty poprosisz mnie o pomoc, czy to duchowo, czy fizycznie, to ja ci w tym momencie pomogę. Więc zapraszam was wszystkich do organizowania się w grupę. To jest pierwszy odcinek nowej serii filmów, które będą mówiły o tym, co się dzieje na naszej planecie i będziemy tworzyć nową grupę w Polsce, która będzie ramieniem polskiej grupy, międzynarodowej grupy Simona Parksa, która została założona tutaj w Polsce właśnie i mogę to robić dzięki Simonowi, dzięki też Bogu i dzięki temu, że są ze mną, z nami wszystkimi pozytywne siły światła. Są z nami Arkturianie, Plejadianie i wszyscy pozytywni, wszystkie pozytywne istoty, które walczą o dobro tej planety. Więc nie mamy się o co bać i w tym momencie poradzimy sobie ze wszystkim, co się dzieje na Ziemi razem. Ponieważ my wszyscy jesteśmy jednością. Ja i ty, znaczy no ja i ty tworzymy jedną osobę. Ponieważ jesteśmy jednością, tylko że ja mam inną rolę niż ty i ty masz inną rolę niż ja. Nie możemy zapominać o tym, że jesteśmy jednością z Matką Ziemią, z naszą Gają. Gaja jest naprawdę kochaną, fajną planetą.
To jest szczęśliwe i przyjemne miejsce. Jak tylko spojrzycie na wszystkie lasy i góry, to jest piękna planeta, piękna atmosfera, co nie? A nie do końca siły zła chcą, żeby tak było. Ciemna strona chce, że tak powiem, mieć tą planetę na własność, a my nie chcemy pozwolić im, żeby oni tutaj rządzili, bo to jest już koniec czasów dla nich, ich rządów. Poza tym sami przyszli, nikt ich tutaj nie zapraszał i, że tak powiem, wepchali się na tą ziemię. Nie pomagają nam wcale, tylko szkodzą i mamy z nimi kłopoty. Więc jeżeli ty masz jakieś kłopoty, to ja ci pomogę, bo mi pomagają też tak samo inni, więc jesteśmy w tym razem, pamiętajcie. Nie ma się o co bać. I że tak powiem, musimy pamiętać też, że jedność jest ze wszystkimi żywiołami. Jesteśmy jednym z wodą, ogniem, powietrzem i ziemią. Staramy się być przynajmniej miłością, i w tej miłości i świetle rozwijamy naszego ducha i duszę i wznosimy się wyżej w ewolucji duchowej, aby stać się w końcu jednością z samym Stworzycielem. I Stworzyciel zaplanował to tak, żebyśmy byli jedną rodziną, co nie? Przecież nie mamy się kłócić, nie mamy się, że tak powiem, okradać, ani nie mamy się, że tak powiem, zabijać albo cokolwiek, no nie daj Boże, zabijać, nie? Te wszystkie wojny, które mieliśmy na naszym świecie, są zupełnie niepotrzebne. I za wszystkimi siłami, za wszystkimi wojnami stoją siły, że tak powiem, zła. Ciemna strona zaplanowała to wszystko, i to jest działanie różnych rodzin, które są elitami tego świata. Nie będę już wymieniał z nazwiska, bo to nie jest ważne, ale elity zawiązały jakąś, nie wiem, konfederację, która się sprzymierzyła, żeby rządzić tym światem i chcą nas, że tak powiem, wyzyskiwać. Przykładem tego jest babiloński pieniądz i magia babilońskiego pieniądza. I jeżeli my zwrócimy na to uwagę, że mamy władzę nad tym, co w naszym życiu się dzieje. Jesteś człowiekiem, ale masz duszę. I twoja dusza jest twoim przyjacielem. Więc jeżeli chcesz się połączyć z duszą, to musisz w medytacji albo modlitwie poprosić duszę, żeby się z tobą zjednoczyła. I wiecie, jeżeli chodzi o brudną magię babilońskiego pieniądza, to wystarczy sobie wziąć banknot papierowy i paluszkiem narysować kółko, wysłać do tego banknotu, do źródła pochodzenia tego pieniądza, tej energii, jak to się nazywa, miłość i światło. To jest bezwarunkowa miłość i miłość produkuje światło, a światło produkuje miłość. Tak już Stworzyciel stworzył świat, co nie? Więc jeżeli ty kochasz i chcesz kochać, to ty produkujesz światło. A jeżeli my mamy światło, to światło jest miłością. Jedno bez drugiej nie ma, że tak powiem, miejsca. To jest jedność. Światło i miłość to jest jedno. I w tym babilońskim systemie pieniężnym, jeżeli ty wyślesz trochę miłości bezwarunkowej do źródła pochodzenia pieniądza i energii pieniężnej, to w tym momencie ty zmieniasz częstotliwość z całego systemu energetycznego i wprowadzasz balans na planecie. Siły pomiędzy złem a dobrem wyrównują się i możemy, że tak powiem, wprowadzić więcej harmonii. Pamiętajcie, harmonia to jest moje drugie ja. Ja uwielbiam harmonizować. Jak ja jadę przez miasto na moim rowerze, to nie dość, że jestem przyjacielem z moim rowerem, z całą naturą, no to jedziemy sobie, że tak powiem, i harmonizujemy świat dookoła, nie? Śpiewamy sobie jakieś mantry albo jakieś recytujemy jakieś krótkie, że tak powiem, magiczne teksty. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, no bo, że tak powiem, można się odkryć i spełnić w tym, co się lubi. Nie każdy to lubi, nie każdy to zna, ale każdy może, że tak powiem, pogmerać w tym do końca, znaczy nie do końca, ale po troszkę, i to się nazywa szeroko rozumianą ezoteryką. Siły, że tak powiem, ciemności mają swoich czarnych magów i oni używają swoich czarnych magii. Więc dlaczego my nie mielibyśmy w końcu wziąć siły we własne ręce i prosić Boga, aby dał nam jakąś moc, abyśmy mogli przeciwstawić się wrogowi?
Nasz wróg jest naprawdę pazerny. Oni nie pozwalają nam na to, abyśmy się mogli rozwinąć. Chcą nas trzymać pod butem i chcą nas zabić. I to jest program depopulacji, to jest program szczepionek, to jest program wszystkiego. Wszystkich tych, nie wiem, super globalnych organizacji jak Microsoft czy Google, którzy nie chcą w tym korporacyjnym systemie pomóc człowiekowi, tylko chcą wyzyskać człowieka. Zobaczcie sobie na Microsoft. Zamiast stworzyć system, który by chciał pomagać człowiekowi i być dostępny i darmowy jak Linux, to oni chcą kasować pieniądze na każdym produkcie, na każdym systemie. To jest Office, to jest sam Windows, to są jakieś gadżety i inne takie pierdoły. Ta planeta nie jest jeszcze na tak wysokim poziomie ewolucji, żeby kompletnie wprowadzić gospodarkę taką typowo źródłową, w którym mielibyśmy globalne organizowanie zasobów planety i to byłoby rozpowszechniane pośród wszystkich najbardziej potrzebujących osób, tylko to jest system pieniężny i ten, kto ma pieniądze, ma władzę. Jeżeli ty jesteś biedny i nie masz pieniędzy, to jak masz kupić chleb, jak masz ogrzać dom, jak masz utrzymać mieszkanie? Nie da się tego zrobić. I w tym momencie korporacyjny system pracy zmusza nas do wyścigu szczurów. My jesteśmy, że tak powiem, ukształtowani w taki sposób kulturalnie, żeby w tym wyścigu szczurów być, że tak powiem, najszybsi. Jeżeli ty pragniesz, nie? O, ja chcę jak najwięcej pieniędzy, nie? Będę kradł, będę kłamał, będę zabijał dla pieniądza. No to w tym momencie system tego chce, bo ciemna strona, że tak powiem, chce cię wyzyskać i oni nie chcą, żebyś się rozwijał duchowo, tylko chcą, żebyś wpadł w tarapaty i żebyś miał problemy. A z punktu widzenia reinkarnacyjnego, to jeżeli ty jesteś złym człowiekiem i nie szanujesz drugiego człowieka, ani jego duszy, to w tym momencie ty tracisz, że tak powiem, swoją wartość. Znaczy nie tyle co wartość, ale siła twoich złych nawyków i twoich własnych, że tak powiem, czynów wprowadza cię zamiast w górę, to wprowadza cię w dół. I trzeba sobie zdać sprawę, że jedyne co nas trzyma tutaj na ziemi, to jest po prostu, żeby być miłym dla drugiego człowieka. Jeżeli my się nie będziemy szanować, to nigdy nie zbudujemy cywilizacji, którą chcemy widzieć. Widzicie, jeżeli lubicie pracę, taką, którą, nie wiem, jesteście pracownikami w fabryce albo w jakiejś mega fabryce korporacyjnej, innych takich rzeczach, to jest dobre, ale to jest system babiloński. I musimy pracować razem, żeby to wszystko powstrzymać. Wiecie, pracujcie tam, gdzie pracujecie, róbcie to, co robicie. Potrzebujecie pieniędzy, potrzebujecie ich na życie, chcemy mieć szczęśliwe życie. Ale chodzi o to, żeby w tym wszystkim produkować i myśleć i dbać o to, żeby świadomość człowieka rozwijała się na duchowym poziomie, na poziomie kulturalnym i globalnym, abyśmy się stali globalną wioską, nie w agendzie jednego nowego porządku świata, bo tego nie chcemy. Chcemy być braćmi i przyjaciółmi. Ja jestem waszym przyjacielem, a wy jesteście moim przyjacielem. Dlaczego miałbym was wyzyskać? A nowy porządek świata tego nie chce. Tam chcą, żebyśmy byli niewolnikami w ich wielkich miastach korporacyjnych, co nie? My chcemy być wolni. Jeżeli ktoś chce mieszkać w mieście, proszę bardzo. Jeżeli ktoś chce mieszkać na wsi, no to też proszę bardzo. Na razie to nie jest za bardzo możliwe, no bo nie mamy ku temu możliwości. No i widzicie, jeżeli mam na przykład coś takiego poruszyć jak na przykład firma Bayer i Monsanto, przecież Monsanto i wszystkie te ich nasiona genetycznie modyfikowane, one są tylko po to odporne genetycznie na pestycydy, żeby dać wzrost, być odporne na owady, ale te pestycydy nie służą człowiekowi, bo jelita zaczynają przeciekać i już człowiek ma gorsze zdrowie. Dlatego jest bardzo ważna organiczna dieta. Dużo warzyw i dużo owoców i jakieś organiczne rzeczy są najlepsze. Dobra suplementacja leków też jest wymagana.
Więc w tym momencie, wiecie, Monsanto zostało wykupione przez firmę Bayer i Bayer produkuje bardzo wiele rzeczy, na przykład aspiryna albo inne leki. Tylko niewiele ludzi wie, że Bayer jest korporacją i Bayer podczas II wojny światowej produkowała cyklon B dla obozów koncentracyjnych po to, żeby zabić niewinnych ludzi, którzy byli ofiarami wojny. Te wojny nie były naszą przyczyną, nie były, że tak powiem, czymś, czego ludzkość chciała. To był wynik konfliktów elit rządzących światem w brudnym babilońskim systemie. I elity, które są, że tak powiem, dookoła świata, to tym kontrolowały. To może być rodzina królewska, to może być ciemna strona Watykanu, to może być ciemna strona Waszyngtonu. Wszystko na tym świecie ma dobrą i złą stronę. Pamiętajcie, że jeżeli coś takiego jak na przykład głowa kościoła rzymskokatolickiego, Watykan, jeżeli my uważamy to za świętość, no to wszystko w porządku. Wiara katolicka nie jest zła, bo wierzymy w Boga. Modlimy się do Jezusa, do Świętej Marii i to jest dobre. I ja tego nie neguję, bo ja to też lubię. Ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że korporacyjny system babiloński złych sił reptyliańskich jest obecny w tym kościele i chcą manipulować tą organizacją nie po to, aby dać wzrost człowiekowi duchowy, tylko po to, aby zgwałcić człowieka i jego duszę i aby śmiać się z Boga w twarz i pokazując Bogu, że po prostu, że oni przejmują Kościół, że oni chcą zdeptać każdą wiarę. To jest propaganda zła, to jest propaganda szatana. Nie możemy na to pozwolić. Wiecie, reptylianie są obecni w Kościele, nie zmienimy tego. Kościół będzie przechodził przez reformację w momencie, kiedy my będziemy sobie zdawać z tego sprawę. I takie rzeczy jak sekretna watykańska biblioteka, która jest w podziemiu Watykanu, zostanie opublikowana. Przecież tam te technologie są już kosmiczne. Wchodzisz do podziemnej biblioteki watykańskiej i tam masz coś takiego, że przechodzisz przez system elektroniczny, który jest wejściem do głębszych pokładów informacyjnych. I tam w bibliotekach są składowane nie tylko książki zwykłego rozmiaru człowieka, ale są też składowane książki większego kalibru, które były spuścizną nefilijskich gigantów. I w tym momencie te książki już nie wyglądają tak jak zwykły zeszyt, zwykła książka, tylko to są książki typu takiego, no nie wiem, metr albo 2 metry. Nie wiem, jak duży byli giganci. Jedni mówią, że mieli ponad 12 metrów, ale czy to jest prawda, tego nie wiem. To już jest do sprawdzenia w przyszłości. Kiedyś te informacje na pewno wyjdą, więc nie ma sensu tego teraz nad tym się wikłać. Ja wiem tylko w każdym razie, że siły dobra, które są na planecie, te kosmiczne siły, mają kontakt z gigantami i ci giganci są pod opieką, bo oni też przeszli przez traumę i przeszli, że tak powiem, przez duchowy horror. Niektórzy z tych gigantów byli usypiani że tak powiem, jak to się nazywa? Usypiani w coś jak zamrażanie w czasie. Ale wchodzisz do komory i ta komora jest napędzana siłą kryształów i kryształy są bardzo potężne. I energia tych kryształów zamraża cię w czasie, jakbyś hibernował i w tym czasie czekasz na odpowiedni okres czasu, żeby się wybudzić. To jest technologia międzywymiarowa i tą technologią międzywymiarową możemy się my też posługiwać. Tylko, że musimy się tego nauczyć, jak to się robi. Więc jeżeli my, że tak powiem, zaczynamy posługiwać się technologią międzywymiarową, technologią telepatyczną, no to wchodzimy już do świata międzywymiarowego, a nie trójwymiarowego. Pamiętajcie, że my żyjemy w trzecim wymiarze. Trzeci wymiar służy ku temu, aby rozwijać człowieka w czymś takim, co jest, że tak powiem, i dobro, i zło, i podział, i skłócenie, co nie? A czwarty wymiar
to jest wymiar, gdzie człowiek się kocha i stara się rozumieć drugiego człowieka i staramy się wykorzystywać technologie międzywymiarowe, technologie telepatyczne po to, aby nawiązać zdolności komunikacyjne nie tylko z ust do ust, ale z umysłu do umysłu. I to jest naprawdę piękne, bo możemy być jedną rodziną i możemy wystroić nasze dusze, aby nam w tym pomogły, ustroić, nastroić, nie wiem jak to się mówi. I w tym momencie, jeżeli ty chcesz to zrobić, no to zaczniesz praktykować komunikację telepatyczną. Tylko żeby to zrobić, to należy przejść przez inicjację. Niewiele ludzi wie o tym, że w starożytnym Egipcie piramida w Gizie została stworzona za pomocą telepatycznych i umysłowych zdolności, które miały możliwości, które wyższe istoty pozaziemskie miały dostęp do możliwości i piramida została stworzona za pomocą siły jednego nieskończonego stworzyciela, z której to korzystały wyższe istoty. Więc wyobraźcie sobie, cywilizacja, która się składa z załóżmy 2 miliardów istot, albo załóżmy, może być ich mniej, może być ich 2000 albo 4000. W każdym razie, jeżeli złączymy świadomości, tak jak my w Connecting Consciousness, to w tym momencie my jesteśmy w stanie wyprodukować coś niesamowitego w wyżej wymiarowych płaszczyznach. To może być eter albo inne wymiary. I w tym momencie należy o tym pamiętać, że my na naszym ludzkim poziomie, w ludzkości, nie jesteśmy w stanie jeszcze manifestować rzeczywistości w tak doskonały sposób, aby ją zmaterializować. To jest bardzo trudne. My w tym momencie materializujemy myślokształty na poziomie eteru, który jest wyższą płaszczyzną duchową, na poziomie płaszczyzny Ziemi, która jest trzecim wymiarem. Więc jeżeli chcecie wchodzić w te szczegóły, należy pamiętać, że każda twoja myśl, każde uczucie, każde słowo są jak mantra i to jest twoja modlitwa. Im większa jest twoja wiara, tym większe są znaczenia twoich słów. I musimy pamiętać, że jeżeli chcesz stworzyć coś złego, na przykład podam wam przykład czarnej magii, ale to za chwilę. Wracając do inicjacji w piramidzie, to w starożytności ludzie, którzy praktykowali świętą jedność stworzenia całego wszechświata, przechodzili przez inicjację w królewskiej komnacie i wchodzili do komnaty na znak śmierci starego człowieka i powstania nowego człowieka. To jest coś bardziej skomplikowanego niż biblijny chrzest. Bo jeżeli ty się zanurzysz w wodzie i się ochrzcisz w imieniu Jezusa Chrystusa, to nie jest do końca inicjacja, ale to może być początek twojej inicjacji, przynajmniej, bo to jest duchowa sprawa. Więc jeżeli chcecie się zacząć inicjować i startować, wgłębiać w telepatię i zgłębiać ezoterykę i różne sztuki duchowe, technologii międzywymiarowej, no to zapraszamy was do tego jak najbardziej. I chcemy wam powiedzieć, że jesteście mile widziani. My was tego nauczymy, pomożemy wam zdobywać wiedzę na temat świata i kształtować wasz światopogląd. Główne nurty medialne nie mają czegoś takiego, żeby kształtować światopogląd, bo tam, że tak powiem, jest ciężko takie informacje. No ale w tym odcinku to będzie tyle. O czarnej magii porozmawiamy następnym razem, bo muszę już kończyć. To jest mój limit na telefonie. Także jeżeli macie pytania, piszcie je w komentarzach albo wysyłajcie na harmoniawody.info i ja bardzo wam chętnie odpowiem i odpowiem wam na każde duchowe pytanie, ponieważ no, siedzimy w tym, jesteśmy w tym razem. Jak ja nie wiem, to Simon wie. Więc my jesteśmy w kontakcie stałym i będziemy wam pomagać i w tym momencie zapraszam was wszystkich. Do zobaczenia. Tyle na razie. To był pierwszy odcinek Connecting Consciousness dla polskiej załogi w Polsce. Do widzenia. Moje imię to Adam. Pozdrawiam was.